I właśnie z takimi bitami mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Wipeouta. Wipeout Omega Collection wylądował na PlayStation 4. Jest to gra ekskluzywna na tę platformę. Nie bez powodu, ponieważ to jest piękny remaster. Piękny remaster podniesiony aż do rozdzielczości 4K. Graliśmy już we wszystkie Wipeouty, które są zawarte w tym zbiorze, a są to Wipeout 2048 tak oraz jest. HD łamane przez Fury, ponieważ Fury to był taki jakby dodatek do Wipeouta HD. Na PlayStation 3 jeszcze. Tak jest. Każdy Wipeout w każdej fazie, w której wychodził, wyglądał pięknie. Nie mówię tylko o tych Wipeoutach, które są zawarte w Omega Collection. Nie, nie, nie. Mówię także o tych, które wyszły na... Na Vita wyszedł? To jest, tak, tak właśnie, jeden z tych Wipeoutów, które są dostępne w zestawieniu Omega Collection, to ten, który był na Vita, tylko że tam był w 30 klatkach, a to jest na Wipeouta niedopuszczalne tak naprawdę. Wreszcie zostało to zniesione. Nawet na PSP, na PS2, na PlayStation 1 te Wipeouty zawsze wyglądały dobrze, na PS3. To jest taka gra, w której grafika po prostu się nie starzeje, bo nie ma jak, to jest oddzielny styl graficzny. Tak, i tutaj mamy najlepszą możliwą opcję, 60 klatek na sekundę, rozdzielczość 4K i nie ukrywam, nie widziałem tego 4K. Wykorzystanie HDR-u. Tak, wykorzystanie HDR-u. Nie widziałem tego 4K, ani HDR-u, ponieważ mam telewizor Full HD, który genialnie wyświetla obraz, natomiast mimo wszystko nie czuję, że czegoś było mi brak i tak wydawało mi się, że wszystko jest ostre jak żyleta. Ba, żyleta przy tym to jakaś tępa siekiera. Naprawdę, Wipeout Omega Collection graficznie niewiarygodny. Więc mamy tutaj zbiór trzech gier, albo jak to woli, dwóch gier i dodatku, czyli naprawdę mnóstwo wyścigów, mnóstwo tras, ale przede wszystkim Wipeout to wyścigi futurystyczne, to wyścigi takich specjalnych poduszkowców, połączone, bardzo arcade'owe wyścigi, połączone oczywiście ze strzelaniem. Mówię oczywiście, niesamowicie szybkie. Ponieważ właśnie to strzelanie jest niesamowicie również ważne, szybkie, tak, jak najbardziej, w zależności od tego, jaką klasę wybierzemy i jaki rodzaj bolidu, którym będziemy się poruszać na trasach, zamkniętych trasach gry Wipeout Omega Collection. W zależności od tego będziemy mieć różne prędkości, różne umiejętności, każdy bolid się od siebie troszeczkę różni, nie tylko wyglądem, ale także zdrowiem, żywotnością może nie, ale zdrowiem przede wszystkim, siłą ognia, zwrotnością, no i właśnie tą główną prędkością, przyspieszeniem także. Zbieramy power-upy na trasie, strzelamy do przeciwników i wszystko to jest udźwiękowione tak niewiarygodnie, że za sam dźwięk jestem w stanie, dźwięk i muzykę, jestem w stanie dać 20 na 10. To, co w tym momencie słyszycie, to Bureau Funk and Carbon Community zremiksowane przez Deadmau5a, a w soundtracku chociażby Prodigy się pojawia. Między innymi. Co prawda to nie jest Firestarter, który był niegdyś, więc to nie jest licencja, Omen, która została chyba Omen, kupiona. Ale nie jestem pewny. Nie, Invaders Must Die. Tak, jest. Oczywiście. W Wipeoutie bardzo ważna jest muzyka i zawsze była. Natomiast jeżeli nie lubicie elektroniki, jeżeli nie lubicie muzyki techno, jeżeli nie lubicie drum and bassu, to nie jest gra dla was. W sensie inaczej. To wyłączcie. Jest futurystyczna ścigałka po prostu. I tam jest taka muzyka, która pasuje idealnie. Jeśli nie lubicie takich bitów, jeśli nie lubicie przyszłości, Wipeout nie jest grą dla was. Poza tym jest to gra dla wszystkich. Tak. Natomiast pamiętajcie, że oczywiście soundtrack można podmienić. Nie ma najmniejszego problemu. Na PlayStation 4 możecie po prostu sobie odpalić Spotify i bez najmniejszego, znowu powtórzę to, problemu, odpalić sobie co chcecie, ale Ariane Grande, muszę... Decapitated, wszystko na co macie ochotę. Tak, Ariane, okej. Okay. Tutaj muszę po prostu dodać jedyny minus w zasadzie, jakim powiem w trakcie tej recenzji. Miałem taką sytuację, że nie mogłem zmienić utworu w trakcie gry. To znaczy, system mi zmieniał ten utwór, a się muzyka zmieniało. Nie leciała. O, ciekawe. To jest taki błąd techniczny. Okay. Poza tym 9 na 10. Poza tym 9 na 10 i nic więcej tutaj nie trzeba mówić. Futurystyczne wyścigi, które wyglądają niesamowicie. Rewelacyjna oprawa graficzna, mimo że to są gry z PlayStation 3 i PS Vity, one są tak bardzo podciągnięte graficznie. Piękne. Nowe tekstury, lepsze oświetlenie, znacznie większa rozdzielczość, tak jak Paweł powiedział, 4K, obsługa HDR, nawet w zwykłym telewizorze 1080p, czyli Full HD, działa to naprawdę świetnie. Wrażenie prędkości jest niepodrabialne. Chociażby jakbym zestawił sobie Mario Kart Deluxe, które mam na Nintendo Switch, i Wipeout, to są zupełnie dwie inne gry i szczerze mówiąc nie miałem już takiej ochoty wracać do Mario Kart, który jest świetną grą. Ale to, co jest niesamowite w Wipeoucie, to taki syndrom burnouta. Mam na myśli tutaj ten moment, kiedy wciąga, jesteś... Wciąga, ale jesteś przez prędkość wciskany tak bardzo w fotel, że zaczynasz piszeć i mówisz, zaraz się rozwalę. To daje niesamowitą satysfakcję. To prawda. Ty żartujesz z tym 9 na 10, naprawdę już od razu wydajesz ocenę? No, kurczę, tak naprawdę, słuchaj, no jak masz przed sobą grę, do której siadasz i po dwóch godzinach orientujesz się, że minęło jeszcze 3 godziny, a ty już miałeś coś zrobić te 3 godziny temu, ale nie będziesz grał jeszcze kolejne 2 godziny, no to chyba mamy do czynienia albo z bardzo dobrą grą, albo z fenomenem. Wipeout jest bardzo dobrą grą, ale gra się w niego tak rewelacyjnie, że
no powiedzmy, 8 byłaby nieodpowiednia, 8,5 byłoby zastanawiające, a dla mnie to jest tak bardzo miodna produkcja, że 9 na 10. Jest jedna smutna informacja. Jaka? Kurczę, mam wrażenie, że ludzie jakoś nie kupują tej gry, bo kod sieciowy, mimo tego, że jest bardzo stabilny i jeśli chodzi o wyścigi, to jak najbardziej daje radę, to widziałem w sieci dosłownie po kilkadziesiąt osób naraz, a mam wrażenie, że Wipeout to jest bardzo, bardzo ważna i bardzo znana marka dla PlayStation, więc chciałbym, żeby było znacznie więcej osób. No ale właśnie. Ostatnio ryk premier jest po prostu tak porażający. Niewiarygodny, tak. Jest tak. Powrót ze starego szaraka, bo mamy teraz i Wipeout Crash Omega Collection. Crash właśnie już 30 Tekken czerwca wychodzi. No to jest powrót do lat 90. i to mi się bardzo podoba. Dlaczego ja cenowo też... Czekaj, jest bardzo dobrze. Dlaczego ja też gram, dam dziewiątkę? Dawaj. Właśnie powiedziałem o tej genialnej muzyce, jeżeli ktoś lubi elektronikę. Też dam dziewiątkę. Rewelacyjna grafika, okej, okay, mamy 3 gry w jednej, super, ale mamy split screen. Stary, na PlayStation mam 4 i na Xboxie One prawie nie ma gier na split screenie. A kiedy ostatnio widziałeś w ogóle ścigałkę, która ma split screen? Chyba ma Micro Machines, nawet nie wiem, czy ma. To naprawdę, prawda. To te gry teraz tak nigdy kuleją się na kanapowe granie. Ale to się zgadza. To jest ogromny problem. Ta gra ma split screen, po prostu kontynuuje to, co działo się w Wipeoutie od dłuższego czasu, więc dostajemy te gry, w które już kiedyś graliśmy, podniesione do niesamowitej jakości. Ale mam wrażenie, że oni coś mocno majstrowali przy dźwięku. Wiesz, jaki jest, wiesz, bo przecież grałeś, niewiarygodny dźwięk wypuszczania rakiety, to jest takie, jakby ci zasysało uszy, takie pum. Wiesz co, wow! Nie zrobiłem, inaczej nie sprawdziłem tego jakoś tak bardzo dokładnie, bo mam... Co nie zwróciłeś uwagi może. Tak, dokładnie. Ja grałem bardzo głośno na dobrych kolumnach. Właśnie 5-0. Ty masz bardzo dobre kolumny, ja mam tylko głośniki. To chwilę tak i to po prostu aż wsysało cię do środka. Wipeout całkowicie pochłania. 9 na 10. Zostawiam was z nim. Jeszcze ważna informacja, jest bardzo tani. Sugerowana cena to jest około 150 zł. No to może nie bardzo tani, ale tańszy niż normalna gra. Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z dwoma grami, na dodatek... Trzema w zasadzie. I dodatki. No. I mamy tam kampanię nawet, mamy kampanię, wyścigi umieszczone, jest które są dużo. Idealnie wyważone, bo wystarczy tak naprawdę pograć i można taką kampanię umieścić, znaczy w ciągu jednego posiedzenia przy grze skończyć, a jest ich duża mnogość. Tak jest. To jest po prostu bardzo, bardzo dobra cena, jeśli chodzi o relacje cena, jakość, ilość, wykonanie. To jest must have, jeśli tylko lubicie wyścigi. Jeśli patrzycie na screeny i to was interesuje, to kupujcie w ciemno. Tak jest. Szybko jeszcze my kończymy, bo dziękujemy PlayStation Polska za udostępnienie gry do recenzji, ale my kończymy, bo idziemy tańczyć, bo przed nami naprawdę dobra muza.